W dzisiejszej wakacyjnej labie zapraszamy Państwa na zamek w Lipowcu. W dniach, kiedy słońce daje się nowe znaki, z nieba leje się okropny żar, asfalt w mieście topi się i czuć jego zapach nieprzyjemny. Uciekamy do miejsc zacienionych, chłodnych, do miejsc, do których chcemy dzisiaj Państwa zaprosić. Jesteśmy właśnie u podnóża Zamku Biskupów Krakowskich. To okazała budowla, która góruje nad nami, na którą się niestety będziemy musieli dostać. Powstała w XIII wieku. Krótki spacer i będziemy w chłodnych murach Zamku Lipowieckiego. I może ktoś zapytać, po co robicie program o miejscu, które wszyscy znamy. Ale czy na pewno? Skansen jest tam. Czasem się tam widzi. Byłyśmy, ja byłam. Ja nie byłam. Powiedz, no byłam parę lat temu. Ktokolwiek przyjeżdża, to jest, można go tam zawieźć, pokazać. Tak wiem, koło Babic, przepraszam. Ja nie znam Lipowca, ja tam nie bywam. Odświeżmy zatem pamięć Szanowian o tym szczególnym miejscu na ziemi krzanowskiej. Miejscu, o którym pierwsza wzmianka pojawia się w dziele Jana Długosza. Wedle niej wzgórze Lipowiec należało w XIII wieku do małopolskiego rodu rycerskiego Gryfitów. Zamek znajduje się na wapiennym wzgórzu w sąsiedztwie wsi Wygiełzów i Babice. Jego tajemniczy urok corocznie przyciąga turystów, którzy, tak jak reporterzy szanowskiej telewizji, z zapałem wspinają się na wzgórze, by z wyniosłej zamkowej wieży obejrzeć piękne widoki. Po 20 minutach niezbyt wyczerpującego spaceru jesteśmy pod bramą główną Zamku Lipowieckiego. Te kamienie naprawdę są chłodne. Dzisiejszy dzień nawet dobrze jest przytulić się do takiego kamienia. Zmęczeni i zadowoleni, zapraszamy Państwa do środka. Witamy, Chrzanowska Telewizja Lokalna. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do środka. Zanim wdrapaliśmy się na wieżę, chwilę odpoczęliśmy na zamkowym dziedzińcu. W weekendy czynna jest tu kawiarnia, w której można zaspokoić pragnienie i nieco się posilić. Na dolnym dziedzińcu zamku znajduje się kawiarnia Lipowiec, w której serwowane są oprócz strawy duchowej również napoje i jedzenie, czyli coś dla ciała. Słyszałem, że w czasie imprez organizowanych tutaj na zamku, a zwłaszcza gdy są te zloty słynne czarownic, podawane są specjalne napoje, nalewki czarowne jakieś. Tak, dokładnie. Serwowane są nalewki czarowne dla wszystkich zainteresowanych. Proponujemy udać się pieszo na zamek w takim wypadku. Dziś Lipowiec zachwyca turystów, ale w wiekach średnich, a dokładnie w XV wieku, to miejsce spędzało sen z powiek nieposłusznym duchownym, a zwłaszcza heretykom. Zamek Lipowiecki to miejsce tajemnicze, owiane legendą i dość ponurą historią. Tu mieściły się kazamaty kościelne, czy tak? Dokładnie. Od początku wieku XV w zamku znajdowało się więzienie. Zamek w ogóle należał do biskupów krakowskich i oni tutaj więzili ludzi, którzy popełniali jakiekolwiek przestępstwa, dokładnie księży, którzy wykraczali poza przepisy prawa kościelnego. Taki najsłynniejszy więzień to był Włoch. Tak, dokładnie. Nazywał się on Franciszek Stankar. Był jednym z przywódców reformacji w Polsce. Za głoszenie haseł reformatorskich został skazany na karę wieloletniego więzienia tutaj właśnie w Lipowcu. Słynna jest historia jego ucieczki. Historia związana właściwie z legendą, która powtarzana jest z ust do ust do dzisiaj. Według legendy Stankarowi w ucieczce pomogła córka nadzorcy więzienia, która się w Stankarze po prostu zakochała. Ona przynosiła prześcieradła do jego celi więziennej. Z tych prześcieradeł związał on linę i po linie w nocy opuścił się poza mury zamku. Podobno później dziewczyna popełniła samobójstwo, skacząc z zamkowej wieży. Być może dręczyło ją sumienie, że pomogła jednemu ze skazańców w ucieczce, a być może po prostu tęskniła za swoim ukochanym, co doprowadziło ją do tego samobójstwa. Czy czasem jej duch nawiedza tutaj zamek jeszcze? Zdarza się tak. Podobno przy każdej pełni księżyca duch tej dziewczyny, zwany Białą Damą, pojawia się na zamku i szuka w komnatach zamkowych swojego kochanego. Kiedy go nie znajduje, wdrapuje się ponownie, tak jak kilkaset lat temu, na szczyt zamkowej wieży. Stamtąd skacze w dół, ale zanim dotknie ziemi, jej postać rozpływa się w powietrzu. O mrocznej przeszłości przypomina m.in. jedno z narzędzi do tortur. Proszę pana, co to za urządzenie jest? Urządzenie to nazywa się dyby i służyło w dawnych czasach do karania przestępców za lekkie przewinienia, których się dopuszczali, na przykład za kradzieże. Czyli dla heretyków były bardziej wymyślne kary? Dokładnie, no wtedy heretycy byli uważani za osoby, które sprzeciwiają się no właściwie nauce Kościoła, czy też są przeciwko Bogu i dla nich stosowano bardzo ciężkie kary, o których powiemy sobie później. Staszku, tu nie masz na sumieniu herezji, zatem tylko cię zakujemy w dyby. Bardzo proszę, zobaczymy. O,
No i proszę Państwa, tak wygląda XIII-wieczny heretyk zakuty w dyby za lekkie przestępstwo. A my idziemy zwiedzać i zostawiamy Cię. Puśćcie mnie! Źródła historyczne wspominają o użytkowaniu zamku jako więzienia. Znajdujemy się na pierwszym piętrze zamku, dokładnie w zamkowym więzieniu, w więzieniu ciężkim, gdzie przestępcy odbywali karę za ciężkie przestępstwa. Krótko mówiąc, przeprowadził nas pan do więzienia, my jesteśmy niewinni. To się dopiero okaże. W jednoosobowych, nieogrzewanych lochach osadzeni nieraz nie zdołali dożyć końca kary. Tylko jeden więzień tutaj przebywał i nie widział nikogo, ani strażników, ani innych więźniów, ani mieszkańców zamku, dopóki jego kara się nie zakończyła. Najgorszy los spotykał tu tych skazanych na śmierć głodową. Mówiliśmy o różnego rodzaju karach, najlżejszych, jakimi były dyby, cięższych, czyli karze więzienia, ale w zamku też funkcjonowało miejsce, w którym wykonywano czasami karę śmierci głodowej. Tutaj mamy reprodukcję ryciny, która przedstawia opuszczanie więźnia do lochu więziennego. Taki loch znajduje się w zamku do dzisiaj, oczywiście dzisiaj go już nie używamy. Z lochem w wieży zamkowej wiąże się jedna z legend. Podobno w dawnych czasach do tego lochu trafił mnich, który jako ostatnie życzenie zażyczył sobie, aby otrzymać Biblię. Jego znajomi, przyjaciele posmarowali karty Biblii smalcem i miodem i on zjadając te karty przeżył ponad miesiąc. Legenda mówi też, że wtedy było takie prawo, iż po miesiącu trzeba było taką osobę po prostu wypuścić. Zamek Lipowiecki ma długą i burzliwą historię. Czasy świetności zamku przypadają na okres późnego średniowiecza, wieku XIV, XV, XVI. Wieki XVI i XVII już nie były łaskawe dla Lipowca. W drugiej połowie wieku XVI zamek podupadł po potopie szwedzkim, gdyż został zajęty przez Szwedów właśnie i przez nich splądrowany, a także podpalony. Czy wojny w ogóle odcisnęły piętno na tym zamku? Mówię też o tych wojnach dwudziestowiecznych. Tak, w czasie II wojny światowej, co prawda na zamku nie rezydowały żadne wojska, ani niemieckie, ani rosyjskie, ale z tego co wiem, z opowieści mojego dziadka, który jest mieszkańcem Babic, tutaj na wieży zamkowej w 1945 roku, czyli podczas frontu, rezydowali Niemcy. Był to ponoć namiar artyleryjski. Wieża została wtedy trafiona z tych słynnych rosyjskich katiuszy. W połowie lat 50. XX wieku Lipowiec uznano za obiekt zabytkowy. W następnej dekadzie prowadzono tu prace konserwatorskie. Jak dowiedzieliśmy się, dyrekcja Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego, w skład której wchodzi zamek, planuje jego rewitalizację. Sporządzono już inwentaryzację obiektu, pracowano koncepcję projektową, którą pozytywnie zaopiniował wojewódzki konserwator. W kolejnym etapie ma powstać projekt, na którego opracowanie muzeum musi jednak znaleźć najpierw 600 tysięcy złotych. Sama inwestycja pochłonie wiele milionów złotych. Dyrekcja liczy więc na solidny zastrzyk finansowy z Unii Europejskiej. Trzymamy kciuki, by starania o fundusze unijne były łatwiejsze niż wydrapywanie się na sam szczyt wyniosłej zamkowej wieży. Zgrzani, zmęczeni, zziajani? Jesteśmy na wieży Zamku Lipowieckiego. Z wyniosłej wieży rozciąga się ku południowi daleki widok na okolice Zatora i Oświęcimia. Przy sprzyjającej pogodzie dojrzeć można odległe Beskidy, a u podnóża zamku widać doskonale pobliską miejscowość – Babice. Państwa, w wiekach średnich nazwy miejscowości brały się z różnych skojarzeń. Często były od nazwiska właściciela wsi, często były od miejsca położenia, na przykład Zagórze, Zagórą, Międzyrzecze, między rzekami. Ale była też taka specyficzna forma nadawania nazw miejscowością. To były tak zwane wsie służalcze w stosunku do dworu. Mieszkańcy takiej miejscowości dostarczali konkretne wyroby dla dworu, więc były końskie, dostarczali konie dla dworu, prawda? Były bartniki, dostarczali miód. Były gancary czy kołodzieje, wyroby rzemiosła swojej branży dostarczali. Proszę Państwa, zastanawiam się bardzo często nad tym, co też wieś służalcza Babice mogła dostarczać do dworu. Odpowiedzcie sobie Państwo sami. Odwiedzajcie Zamek Lipowiecki z jego kompleksem leśnym. Jest tutaj pięknie, spokój, cisza. Przemiły pan przewodnik, który opowie niejedną legendę, bo nam wszystkich nie opowiedział. Korzystajcie z tego, że mamy zaledwie 15 km od centrum miasta taki piękny zabytek.